Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbywa się w Katowicach drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Premier zwracał dzisiaj uwagę na to, że małe i średnie firmy potrzebują nowoczesnego systemu podatkowego. Zaznaczył, że przez następne 25 lat chce wspierać polski kapitał i polską własność. Dość późno zaczęliśmy rozumieć, że trzeba dbać, puchać, dmuchać właśnie na startupy, na małe firmy średnie, bo z tych malutkich mikro wyrastają małe z małych, średnie ze średnich bardzo duże, a może nawet czempioni. Dzisiaj mamy świat, który boryka się właśnie z ogromnymi nierównowagami, nierównościami też, ale nierównowagami. I po kryzysie coraz więcej państw rozumie, że potrzebna jest i solidarność społeczna, wsparcie dla lokalnego kapitału, dla małych firm powinno odbywać się poprzez różne mechanizmy, wyrównywanie pola gry, ale również preferencje podatkowe dla tych właśnie najmniejszych. W Katowicach trwa 10. już edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W ciągu 3 dni ma wziąć w nim udział ponad 9 tysięcy gości. EKG to największe spotkanie biznesowe w regionie Europy Centralnej, w którym uczestniczą osobistości świata polityki, biznesu i nauki.